Mamy tutaj ciekawy artykuł o adwentystach z archiwum, dlatego że już na stronie głównej tego artykułu nie mogłem znaleźć. Może jest gdzieś przeniesiony. Jest to artykuł adwentystów dnia siódmego. Jak widzimy, jest to oficjalna strona i jak widać, artykuł jest z 21 września 2009 roku, felieton, tytuł Trójca w historii Kościoła Adwentystycznego. W ciągu ostatnich 10 lat w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego rozkrzewiły się poglądy o charakterze antytrynitarnym, na co złożyły się cztery czynniki. Po pierwsze, dostęp do informacji za pośrednictwem internetu. Po drugie, antytrynitaryzmu nadal trzyma się kilka wyrosłych z ruchu millerowskiego. Trzyma się kilka innych adwentystycznych ugrupowań wyrosłych z ruchu millerowskiego, między innymi Kościół Boży Dnia Siódmego, Ogólnoświatowy Kościół Boży w Jezusie Chrystusie, tak zwani adwentyści nadchodzącego wieku, czy Świadkowie Jehowy powstali z łona Kościoła Chrześcijan Adwentystów. Bardzo ciekawe, że adwentyści tutaj wyraźnie przyznają się do tego, że Świadkowie Jehowy to są po prostu adwentyści. Warto zauważyć, że Kościół Chrześcijan Adwentystów, podobnie jak adwentyści Dnia Siódmego, z czasem przyjął stanowisko trynitarne. Niektórzy sądzą, jakoby nauka o Trójcy miała rodowód rzymskokatolicki, dlatego musi być błędna. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że ujęcie Trójcy w Kościele powszechnym różni się od adwentystycznego, tutaj w tym artykule nazywanego biblijnym. Katolicy na przykład wierzą pod wpływem greckiej filozofii w wieczne zrodzenie Syna oraz niewzruszoność Boga. Czyli widzimy wyraźnie, adwentyści tutaj podważają wieczne zrodzenie Syna i podważają niewzruszoność Boga. I to jest ich oficjalne pismo. Chyba najistotniejszą przyczyną jest to, że od kilkudziesięciu lat część adwentystów Dnia Siódmego myśli o swoistym neorestoracjanizmie w postaci powrotu do wiary pionierów. Niektórzy nie akceptują dynamiki teologii adwentystów Dnia Siódmego. Historycznie rzecz ujmując, nasze nauki, a pisze to gość z perspektywy adwentystycznej, dojrzewały wokół pierwotnego charakterystycznego jądra, jakim było trójanielskie poselstwo i pokrewne mu idee. Nieduża, acz znacząca i rozrastająca się grupa adwentystów historycznych opowiada się obecnie za powrotem do stanowiska antytrynitarnego. Czyli widzicie Państwo, że to jest historyczne podejście adwentystyczne, stanowisko antytrynitarne. Zresztą ono jest już antytrynitarne, bo tu widać wyraźnie, że ta ich trójca całkowicie różni się od tego, czego uczy Biblia, a oni to po prostu podważają. Nie wierzą w wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, czyli nie wierzą, że Jezus jest Synem Bożym i nie wierzą w niewzruszoność Boga. I kolejna rzecz. Adwentyści świętujący sabat stoją od zawsze teologicznie i doktrynalnie na gruncie Pisma Świętego. Takie piękne stwierdzenie, co oczywiście wiemy, że jest nieprawdą, bo są zwodzicielami. Odrzucają statyczne credo i zawsze starają się studiować Biblię, znać ją i kierować się zaleceniami jej, mając ją za źródło prawd wiary i przewodnik po życiu praktycznym. Nie powinno więc zaskakiwać, że adwentystyczna doktryna z czasem się rozwinęła. No nieprawda, powinna od razu być zgodna z Biblią. Nadbudowując na tym, czego dostudiowano się w Słowie Bożym we wcześniejszym i późniejszym okresie. Cóż za brednie. Gdy pod koniec lat 40. XIX wieku pojawili się adwentyści obchodzący sabat, wnieśli różne chrześcijańskie prawdy, umiejscawiając je w kontekście spełnionego proroctwa postępującego odkrywania biblijnych nauk,
garść wywiedzionych z Pisma Świętego poglądów wyjaśniała, co się wydarzyło w 1844 roku i dlaczego Jezus nie przyszedł. Sami widzicie, że nie przyszedł. Skupiano się zwłaszcza na takich zagadnieniach jak świątynia w niebie, służba Jezusa w miejscu najświętszym w czasach ostatecznych oraz sabat jako Boża pieczęć. W miarę upływu czasu adwentystyczne rozumienie teologicznych kwestii nadal ewoluowało. Czyli widać wyraźnie, że oni doskonale wiedzą, że wierzą w kłamstwo i teraz tylko obudowują to kłamstwo. I w zależności od strategicznych celów raz udają trynitarian, ale widać, że innych trynitarian. Sami wprost mówią, że ich trójca jest inna. To jest inny Jezus. Dość wspomnieć sabat i dziesięcinę. Pierwsi adwentyści za sprawą Josepha Batesa wysnuli początkowo wniosek, że sabat powinien się zaczynać i kończyć o 6 wieczorem. No tak powinien. Dopiero w roku 1855, prawie 10 lat po tym, jak położono nacisk na ważność przykazania o sabacie, J.N. Andrews przedstawił zagadnienie od strony historyczno-biblijnej, przekonując wierzących do uznania właściwych ram czasowych Dnia Pańskiego od jednego zachodu słońca do drugiego. Ale jazda. Dziesięcinę zaczęto oddawać w 1859 roku jako regularne darowizny, które miały niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek wspólnego z biblijną nauką o 10%. Praktykowany do dziś model składania dziesięciny adwentyści Dnia Siódmego przyjęli dopiero w latach 70. po gruntownym zrewidowaniu zagadnienia. Podobny proces widać w adwentystycznym rozumieniu natury Boga i Trójcy. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie w zarysie przebiegu rozwoju poglądu na Trójcę w dziejach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego od jego początków po dzisiejszy czas. Okres do 1890 roku. Niepodzielne rządy antytrynitaryzmu. W literaturze kościoła adwentystycznego niemal do XX wieku raczej jednomyślnie wypowiadano się przeciw odwiecznej boskości Jezusa i osobowości Ducha Świętego. Wcześniej niektórzy nawet wyrażali przekonanie, jakoby Chrystus został stworzony. Jest rzeczą niezwykle istotną, aby zrozumieć, że adwentyści nie zapatrywali się na wszystko jednakowo. Teologiczne napięcie w łonie adwentyzmu istniało już w ruchu millerowskim, co unaocznia przykład dwóch jego czołowych aktywistów, Williama Millera i Joshua Himesa. Czyli widać, że okultyści byli założycielami tego kościoła, nie wierzyli w nic wspólnego nie mają i dziś dalej nie mają, bo wprost jest napisane. Miller jako baptysta wyznawał poglądy trynitarne. Pisał: wierzę w jednego żywego, prawdziwego Boga i trzy osoby boskie. Trzy osoby stanowiące trójjedynego Boga pozostają ze sobą w łączności. Himes z kolei, bliski współpracownik Williama Millera, pochodził z kościoła Christian Connection, którego odłam na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych odrzucał naukę trynitarną jako niebiblijną. Czyli widzimy, złe kontakty psują dobre obyczaje. Miller, który był baptystą, przehandlował Boga prawdziwego, zadając się z tym okultystą, którym jest tutaj, jak on się nazywa, Himes. Warto zauważyć, że adwentyści millerowscy koncentrowali się na rychłym przyjściu Jezusa, nie widząc potrzeby spierania się o Trójcę. Czyli najważniejsza kwestia, Pismo Święte wyraźnie mówi, że należy wyznawać to, co, jeżeli ktoś nie przynosi tej nauki, mamy nie przyjmować go do domu, a oni tutaj, nieważne, cicho się, cicho bądźcie. Do wspólnoty Christian Connection należeli także Joseph Bates i James White, dwaj główni założyciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czyli antytrynitarze negujący naukę o Trójcy. Czyli założyciele adwentyzmu nie wierzyli w Trójcę i dzisiejsi adwentyści też się chwalą, że to nie jest ta sama Trójca, jest to inny Jezus. Pierwszy z nich wyraził się kiedyś w taki sposób: jeżeli idzie o Trójcę, doszedłem do wniosku, że nie mogę dać wiary, jakoby Pan Jezus Chrystus, Syn niebiańskiego Ojca, był również Bogiem Wszechmogącym. Proste? Proste. Drugi skreślił następujące słowa: można tu wymienić Trójcę, która usuwa osobowość Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Obydwu zależało na zachowaniu odrębności osób ojca i syna, a obawy te wynikały częściowo z silnego wpływu spirytuałów ze strony Brigham Young Adventists
jaki zaznaczył się w latach 1845-1846, czyli wyraźnie widać, że mieli tam do czynienia ze spirytyzmem. Podobny problem zaistniał znów na progu XX wieku, kiedy to panteista, J.H. Kellogg, czyli kolejny założyciel adwentyzmu, który był panteistą, osobowości Bogu odmówił. Chociaż James White odrzucał doktrynę trynitarną, wierzył w trzy wielkie potęgi niebieskie, o czym świadczy jego pierwszy śpiewnik. Sprzeciwiał się koncepcji Trójcy, ale wierzył w równość Chrystusa i Ojca. W roku 1877 spod jego pióra wyszło następujące stwierdzenie. Już wystarczająco zła jest w niewytłumaczalna Trójca, która czyni Boga trzema w jednym i jednym w trzech. Gorszy jest jednak skrajny unitarianizm stawiający Chrystusa niżej od Ojca. No właśnie. Nie wszyscy podzielali jego opinię na temat równorzędności Ojca i Syna. W latach 60. XIX wieku Uriah Smith, wieloletni redaktor czasopisma Review and Herald, wierzył, że Jezus to pierwsza stworzona istota. No, widzicie, jakie poglądy ma adwentyzm w swoim jądrze. W 1881 roku zmienił zdanie, uznając go za zrodzonego, a nie stworzonego. Do adwentystów, którzy wypowiadali się przeciwko Trójcy, negowali odwieczną boskość Chrystusa albo też podzielali oba poglądy naraz, należeli Frisby, nie wiem jak to przeczytać, Lauk, Borouk, Cottrell, Andrews, Canright, Wagoner, Stone, Spitzer, któregoś razu powiedział Spaldingowi, że ojciec po przystaniu do adwentystów dnia siódmego, wcześniej baptysta dnia siódmego, tak się zgorszył panującą w Battle Creek antytrynitarną atmosferą, że przestał głosić kazania. Zamiast odejść, przestał głosić kazania, śmieszny człowiek. Ojej. W pismach rozmaitych, Słowo Boże mówi, żeby się odseparować od takich zwodzicieli. W pismach rozmaitych pionierów częstokroć pojawiają się konkretne obawy. Jedni nie uznawali Trójcy, gdyż widzieli w tym tradycjonalistycznym chrześcijańskim poglądzie pogański tryteizm. Inni argumentowali, że umniejsza ona osobowość Chrystusa i Ojca poprzez zatarcie różnicy między nimi. Niemniej pomimo fałszywości wczesnoadwentystycznych zapatrywań na Trójcę i bóstwo Jezusa widać szczere wysiłki. Jakie szczere wysiłki, jaja se robicie. Przeciwstawienia się faktycznym błędom. Mniej więcej do roku 1890 adwentyści osiągnęli stosunkowo jednorodne stanowisko, upatrując w Jezusie zrodzonego, mającego początek Syna Niebieskiego, boskiego Syna Niebieskiego, czyli inny Jezus zupełnie. Boskiego Syna Niebieskiego Ojca, tak samo jak Ojca, tak też i Syna miano za boskiego Stworzyciela. O naturze Ducha Świętego dyskutowano niewiele, choć uważano go przeważnie nie za osobę, lecz za pochodzący od Ojca lub Syna wszechobecny wpływ. No co za jazda bez trzymanki. Lata 1890-1900, trynitaryzm w powijakach. W latach 90. dwóch czołowych myślicieli wyrażających przeciwstawne zdania na temat głośnej wówczas w Kościele kwestii, czy w liście do Galacjan jest mowa o sprawiedliwości przez wiarę, czy przez prawo, jednakowo wierzyło w zaczerpniętą od Ojca boskość Jezusa. E.J. Wagoner napisał książkę z 1890 roku, Christ and His Righteousness, Chrystus i Jego Sprawiedliwość, następujące słowa. Był taki czas, kiedy Chrystus wyszedł, wyłonił się z Boga, ale moment ten gubi się tak w pomroce dziejów, że dla skończonego umysłu człowieka nie ma tu właściwie mowy o początku. Co za bzdura. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, a nie tak jak tutaj kłamiecie. W roku 1898 Uriah Smith napisał w dziele Looking Unto Jesus, spoglądając na Jezusa, jedynie Bóg nie ma początku. W najwcześniejszej epoce, kiedy mógł nastąpić początek, a był to okres tak odległy w czasie, że ograniczony umysł ludzki praktycznie postrzega go jako wieczność, pojawiło się słowo. Co za bzdura. Jezus od początku. Nie było momentu, kiedy ojciec nie był ojcem, a syn nie był synem. Takie są fakty według Słowa Bożego.
a tutaj macie do czynienia z okultystycznym ruchem, po prostu diabelskim adwentyzmem. Po słynnej sesji generalnej konferencji, która odbyła się w Minneapolis w 1888 roku, położono nowy nacisk na Jezusa i plan zbawienia, co doprowadziło do zastanowienia się nad jego boskością i jej znaczeniem w odkupieniu ludzkości. Jedną z pierwszych osób, które podsunęły myśl o wiecznej preegzystencji Chrystusa, był Jones, nie licząc Ellen White. Podkreślał on wagę tekstu z listu do Kolosan 2:9 mówiącego, że w Chrystusie mieszkała cieleśnie cała pełnia boskości, a także określił Jezusa mianem wiecznego słowa. Chociaż unikał słowa Trójca, w roku 1899 napisał: Bóg jest jeden, Jezus Chrystus jest jeden, Duch Święty jest jeden, tych trzech stanowi jedność, nie ma między nimi niezgodności ani dysharmonii. Ellen White odegrała rolę proroka, potwierdzając odwieczne bóstwo Jezusa i trójosobowość Boga. Już w 1878 roku nazwała Jezusa wiecznym Synem Bożym. W życiu Jezusa czytamy: Chrystus ogłosił siebie samoistnym oraz w Chrystusie jest życie pierwotne, znikąd nie zapożyczone ani nie zaczerpnięte. Ducha Świętego określiła jako trzecią osobę bóstwa. Spełniła ważną funkcję, nastając na Kościół, aby zbliżył się ku biblijnemu trynitarnemu stanowisku, ale ten jeszcze przez wiele lat po wydaniu drukiem Życia Jezusa na ogół stronił od tych i od innych jej wypowiedzi. Mimo że w swoich publikacjach nigdy się terminem Trójca nie posługiwała, ideę Trójcy można w nich wielokrotnie dostrzec. No, ciekawe spojrzenie. Andreasen podał w wątpliwość jej autorstwo niektórych fragmentów życia Jezusa oraz innych książek, ale spędziwszy w 1909 roku 3 miesiące w domu Ellen White w Kalifornii, przekonał się o absolutnej nieprzypadkowości wyrażeń, których użyła w publikacjach. Lata 1900-1931, burzliwy okres przejściowy. Podczas pierwszych 3 dziesięcioleci XX wieku Kościół był podzielony co do stanowiska w kwestii bóstwa Chrystusa. Za pajace już od dawna w III wieku rozwiązany problem, a oni go na nowo rozwiązują. W dalszym ciągu unikano w druku słowa Trójca. Prescott i Jones, redaktorzy pisma Advent Review and Sabbath Herald, byli czołowymi postaciami popierającymi ideę pełnej odwiecznej boskości Jezusa. Wprawdzie w latach 90. XIX wieku Prescott nie przyjął tego poglądu tak szybko jak Jones, to jednak z nastaniem nowego wieku jako redaktor wspomnianego periodyku publikował liczne artykuły na temat osobowości odwiecznej natury Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzył przy tym, że Jezusowi życie dał Bóg Ojciec, czyli kolejna herezja. Podczas konferencji biblijnej w 1919 roku przedstawił na sympozjum osoba Chrystusa 8 wykładów wyrażających jego stanowisko. Ostrożna dyskusja podczas sympozjum pokazała, że opinie w tej sprawie nie są jednakowe. W początkach XX wieku adwentystom i fundamentalistycznym protestantom przyszło zmierzyć się z wkraczającą coraz bardziej chrześcijaństwo wyższą krytyką i nowym modernizmem, jako że liberalizm odrzucał bóstwo Jezusa i jego narodzenie z dziewicy. W kościelnych czasopismach zaczęło się ukazywać więcej artykułów broniących biblijnego stanowiska, niezależnie od indywidualnych różnic. Co do szczegółów, adwentystyczni kaznodzieje utworzyli wspólny front przeciwko liberalnym poglądom. Ci, którzy zanegowali odwieczne istnienie Chrystusa, nie chcieli oczywiście dyskutować o jego początku i osłabiać w ten sposób argumentacji w walce z wyższą krytyką. Ba, tolerowano nawet artykuły o Trójcy. Efekt był taki, że wzrosła liczba wierzących przeświadczonych o pełnej boskości Syna Bożego. Lata 1931-57, na scenę wkracza trynitaryzm. Wilcox, doradzając w sprawie wyznania wiary w 1931 roku i udzielając się na łamach periodyku Review and Herald, odegrał kluczową rolę w stworzeniu warunków do ostatecznego zwrotu ku ogólnie przyjętemu obecnie adwentystycznemu poglądowi na Trójca. A przypomnę, że sami napisali, że ten pogląd jest heretycki, tak? Więc tutaj widzimy, o, to jest właśnie tutaj, adwentyści, gdzie to mamy, o, jest. Tutaj jako, niektórzy sądzą, jakoby nauka o Trójcy miała rodowód rzymskokatolicki, dlatego musi być błędna. Wielu nie zdaje sobie sprawy, i to jest ich pismo, wielu nie zdaje sobie sprawy, że ujęcie Trójcy w Kościele
katolickim różni się od adwentystycznego? Katolicy na przykład wierzą w wieczne zrodzenie Syna oraz niewzruszoność Boga. Czyli widać, że adwentyści w tym punkcie różnią się z tym, czego uczy Biblia. Dobrze. Czyli dalej. Podczas pierwszych... Tak. Wprawdzie w latach 90. XIX wieku Prescott nie przyjął tego poglądu. Jakiego poglądu? Akapit wcześniej przeczytam. Podczas pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku Kościół Adwentystów był podzielony co do stanowiska w kwestii bóstwa Chrystusa. W dalszym ciągu unikano w druku słowa Trójca. Prescott i Jones, redaktorzy pisma Advent Review and Sabbath Herald, byli czołowymi postaciami popierającymi ideę pełnej odwiecznej boskości Jezusa. Wprawdzie w latach 90. XIX wieku Prescott nie przyjął tego poglądu tak szybko jak Jones, to jednak z nastaniem nowego wieku jako redaktor wspomnianego periodyku publikował liczne artykuły na temat osobowości i odwiecznej natury Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzył przy tym, że Jezusowi życie dał Bóg Ojciec, podczas, czyli herezja kolejna, podczas konferencji biblijnej to już było, czyli... Teraz, w początkach XX wieku adwentystą i fundamentalistą, 1931-57, to już było, o, przez pierwszych 20 lat XX stulecia starannie unikano doktrynalnych podsumowań, po części właśnie z racji sporu o Trójcę. Według Fromma, Wilcoxa szanowały wszystkie stronnictwa za rozsądek, prawość oraz lojalność względem adwentowej wiary i względem ducha proroctwa. Jako redaktor Review and Herald dokonał tego, czego zapewne nie mógł dokonać żaden człowiek dla osiągnięcia zgodności z przyjęciu tej prawdy wiary. Credo jednak oficjalnie przegłosowano dopiero na sesji generalnej w 1946 roku. W latach 40. stale poszerzające się grono członków Kościoła wierzyło w odwieczne, samoistne bóstwo Chrystusa i w osobowość Ducha Świętego, choć byli też i tacy, którzy biernie i czynnie nie przystawali na zmianę. Należała do nich głównie garstka starszych kaznodziejów, nauczycieli biblijnych, takich jak Washburn, Longacre czy French. W 1944 roku ukazało się poprawione wydanie książki Uriaha Smitha, Daniel i Apokalipsa, pozbawione od autorskich komentarzy na temat udzielonej boskości Chrystusa. W roku 1957 zakotwiczeniem dla doktryny trinitarnej stała się w adwentyzmie książka Pytania o doktrynę. Praktycznie nie pojawiły się krytyczne głosy co do jej klarownego ujęcia Trójcy, chociaż wywołała ona spór. Na innych obszarach teologii jednoznaczne stanowisko w sprawie Trójcy panujące obecnie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego zostało poddane rewizji i przegłosowane na sesji generalnej konferencji w roku 1980. Proces zaaprobowania Trójcy trwał od 1900 do 1950. Największy wpływ na zmianę miały następujące czynniki. Wielokrotnie publikowane studia biblijne podejmujące trinitarną problematykę, wyraźne stwierdzenia w pismach Ellen White, adwentystyczna reakcja na ataki współczesnego liberalizmu skierowane przeciw bóstwu Chrystusa, bóstwu Jezusa i jego dziewiczym narodzinom oraz sformułowanie przez F.M. Wilcoxa adwentystycznego credo i jego redakcyjne artykuły ukazujące się na łamach Review and Herald. Z historii rozwoju doktryny trinitarnej w łonie Kościoła Adwentystycznego można wyciągnąć kilka lekcji. Po pierwsze, musimy uznać, że przekształcenia w adwentystycznej teologii dokonywały się zazwyczaj na zasadzie postępu i korekty dotychczasowych błędów, co można prześledzić na przykładzie nauki o Trójcy. Guzik, prawda? Duch Święty bowiem prowadzi w sposób dynamiczny. Nigdy nie mieliście Ducha Świętego, bo uznajecie po prostu jakiegoś bałwana za swojego Boga. Inne koncepcje doktrynalne przeobrażały się podobnie. Rozwój ten nigdy nie zakładał zastąpienia dotychczasowego paradygmatu na zaprzeczający wyraźnemu biblijnemu nauczaniu o służbie Jezusa w niebiańskiej świątyni. Czyli herezja pochodząca od pogan, ta służba Jezusa w niebiańskiej świątyni i proroczemu fundamentowi, na którym spiera się Kościół, no to są dwa fundamenty okultystyczne, pochodzące po prostu od ludzi niewierzących.
Po drugie, rozwój nauki trynitarnej pokazuje, że zmiana doktrynalna wymaga czasami odejścia od bieżącego pokolenia. Odejścia bieżącego pokolenia. Adwentystom Dnia Siódmego uznanie nauki o Trójcy za normalną zajęło przeszło pół wieku. Po trzecie, nie pozostawiające żadnych wątpliwości wypowiedzi Ellen White powstrzymały spory, budząc zaufanie do zwrotu ku obecnemu stanowisku. Wreszcie adwentystyczna teologia absolutnie zależy od Pisma Świętego, ono zaś mówi nam, że droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego rana. To w ogóle nie ma mowy o tym, to jest też przez świadków używany Jehowy ten cytat. W liście do Hebrajczyków 2.1 czytamy, dlatego musimy tym baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy. Koniec końców to Biblia doprowadziła Adwentystów Dnia Siódmego do zajęcia obecnego stanowiska na temat trójjedynego Boga, czyli Trójcy. No, bardzo ciekawe. Tutaj są przypisy, które były użyte w międzyczasie, tak żeby nie było, że coś ucinam. Czyli widzicie Państwo, że wprost, wyraźnie jest powiedziane, że mają zupełnie inną doktrynę niż inni chrześcijanie, jeśli chodzi o Trójcę. Mówię o stanie obecnym. Tutaj jest wyraźnie pokazane to, tak? Czyli ja to powiększę. O. O ten kawałek mi chodzi. Na przykład tu zaprzeczają wiecznemu synostwu Pana Jezusa. Nigdzie nie ma o wiecznym synostwie Pana Jezusa. A wieczne synostwo Pana Jezusa to jest właśnie fundament.